Po zawodach miejsko-gminnych i powiatowych przyszedł czas na rywalizację młodych piłkarzy ręcznych w turnieju rejonowym. Miały być 4 zespoły, są 3, bo w naszym rejonie są 4 powiaty, czyli powiat wadowicki, oświęcimski, chrzanowski i olkuski. No i nie przyjechał tylko reprezentant z Olkusza. Chrzanów na turnieju reprezentowali młodzi zawodnicy klasy sportowej szkoły podstawowej nr 1. Zespół złożony z uczniów 5 i 6 klasy prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego Leszek Wójcik. W tym wieku składziemy nacisk, jeżeli chodzi o szkolenie, głównie na motorykę, na sprawność ogólną, czyli na zasadzie gier i zabaw, no, takie rzeczy taktyczne, to już jest druga kolejność, czy tam technika, to też przychodzą jak gdyby z czasem, także tutaj ciężko rokować, ale myślę, że jest kilku takich chłopaków, którzy dobrze się zapowiadają. Podczas turnieju drużyny miały do rozegrania po 2 spotkania i zespół z najlepszym dorobkiem punktowym zapewniał sobie awans do finałów wojewódzkich. W tej kategorii wiekowej trudno mówić o jakiejś tam formie, czy o poziomie gry, bo to różnie może się zdarzyć. Tutaj każdy przyjechał, chce walczyć, chce wygrywać, także zobaczymy jak to wyjdzie. Zawody rejonowe były bardzo udane dla podopiecznych Leszka Wójcika. Reprezentanci chrzanowskiej jedynki pewnie pokonali zawodników szkoły podstawowej z Andrychowa 23-9 i równie gładko rozprawili się z drużyną z Chełmka 22-9. Drugie miejsce w zawodach zajęli zawodnicy z Andrychowa, którzy pokonali w bezpośrednim pojedynku SP nr 2 w Chełmku 8-5. Chrzanowianie, zwycięzcy turnieju rejonowego o Mistrzostwo Województwa Małopolskiego, powalczą w połowie maja w Tarnowie.